Zrobię małą inspekcję komory spalania. Tutaj widać, już jest blacha pogięta. Ten jest zasobnik, a tutaj jest płyta, którą jakiś czas temu zamontowałem. I płyta jest w bardzo dobrym stanie. A tam dalej jest też jakaś blacha tam była. No i kurczę, chyba się ta blacha wygięła troszkę, znaczy na pewno się wygięła. Widzę w sumie dwa miejsca, w których jest blacha wygięta. Wezmę takiego pręcika i zobaczymy, czy da się coś tym pręcikiem tutaj. To jest takie, taka druga była 5-milimetrowa blacha. I co się z niej zrobiło? Tej blachy. Zobaczmy, no tutaj jest kawałek blachy. Spaliła się ta blacha. Utleniła się. Bardzo krucha jest. I bardzo cienka. Ma mniej niż milimetr. Ciekawe, co tu jest. Też tam widać. Widać, że się topiła ta blacha w tym miejscu. O, tak jest. Tu taki pasek blaszki jeszcze i ona się tu widać, jak się topiła i rozwarstwiała. Wyciągnę kawałek blaszki, jak ona wygląda. Tu jest ta blacha. Ona miała 5 mm grubości kiedyś. Nie wiem, co to z niej zostało. Nie wygląda to na blachę w tym momencie. Stopiło się. Blacha się chyba utleniła. A to, co zostało, to nie wiem, co to jest. Nie wygląda na blachę.